Dlaczego czasem, jak patrzymy na chińskie podróbki, mamy wrażenie, że ktoś tu albo ma nierówno pod deklem, albo nasze poczucie estetyki jest nie do końca dobre, a czasami te podróbki są tak piękne, że aż po prostu się chce powiedzieć, czemu to Lego jest takie słabe? Dzisiaj odpowiem sobie na kilka pytań. Najważniejsze, czemu te podróbki właściwie tak dziwnie wyglądają? Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykam się z publicystyką. Chciałbym, by tutaj taka publicystyka weszła w miarę na stałe. Chciałbym ją utrzymywać, by to nie były tylko na tym kanale, tylko recenzje. I właściwie dzisiaj rozpoczynamy taką podserię. Co ile ona będzie? Jeszcze tego nie wymyślałem, tego dzisiaj nie odpowiem na to pytanie. Jednakże dziś chciałbym się zająć właśnie odpowiedzią na to pytanie. Dlaczego jest tak, że czasem kupujemy minifigurkę z Chin, z AliExpress chociażby, i widzimy, że wiecie, oryginalna figurka Lego kosztuje na przykład 70 zł, jak chociażby Demogorgon, a ta z Chin kosztuje 5 do 7 i właściwie jakością, wyglądem przynajmniej, nie ustępuje tejże z Lego. Czasem gorzej bywa z jakością, ale do tego też gdzieś później przejdziemy. Dlaczego się tak też dzieje, że na przykład niektóre figurki są tak brzydkie, że aż rażą po oczach, że tak bardzo różnią się od Lego? Dlaczego? Już Wam odpowiadam, jak to działa. Głośną sprawą jest chociażby zamknięcie firmy Lepin, było też jeszcze kilka innych głośnych spraw. Generalnie Lego, jakby można powiedzieć, walczy z tymi podróbkami. Ale jak to jest? Z jednymi walczy, z drugimi nie walczy. Czemu się dzieje tak, że jakby niektóre firmy są zamykane, a niektóre nie? Zacznijmy sobie od samego AliExpress. Generalnie, krótko odpowiadając na pytanie, można jakby łatwo podzielić sobie klocki na dwie kategorie, czyli klocki z Chin oraz klocki inne. Jeżeli przyjrzymy się klockom innym, widzimy tutaj, że w tym segmencie tak naprawdę mamy wszystkie klocki typu Playmobil, typu chociażby polskie Kobi czy polskie Blocki oraz Mega Bloksy i wiele innych klocków, które faktycznie, gdy na nie spojrzymy, od razu rzuca się jedno w oko. Klocki są faktycznie podobne, oczywiście jakieś różnice też tutaj są zachowane, jednakże ten klocek budowlany jest w miarę podobny. Figurki jednak, tego co wymieniam właśnie z tych firm europejskich, czy tutaj ze świata, nazwijmy to, bliższego nam, są zawsze inne. Różnią się wyglądem, różnią się ramionami, różnią się zawiasami, różnią się buźkami, różnią się po prostu wyglądem. Kontra, figurki z Chin, które właściwie, tak jak mówiłem, są często jota w jotę i nie mówię już tylko o tych, które są stricte tymi podróbkami, które są stricte takimi chamskimi zerżnięciem tych zestawów jeden do jednego i wyglądu figurki, przynajmniej jeżeli mówię o wygląd, no bo z jakością różnie bywa, po to, że po prostu wydają też swoje figurki, takie jak mówię, niezależne, po prostu gdzieś tam Demogorgony czy Uniwersa, których po prostu jakby Lego u siebie nie ma. Zacznijmy sobie od tych pierwszych, czyli od AliExpressu i chińskich podróbek. Tutaj tak naprawdę wielkiej filozofii nie ma, bo po prostu Chińczycy wydają wszystko jak leci. Można by to streścić jednym słowem. Prawa do licencji, a właściwie można by to streścić słowem: Chińczycy mają wywalone. Tak, stąd ta różnica. Chińczycy w ogóle jakby nie przejmują się w ogóle żadnymi prawami intelektualnymi, prawami własności, zarejestrowanymi znakami towarowymi i tak dalej, co po prostu widać. Oni korzystają, tłoczą jak leci. Nie do końca wiem, czemu tak się dzieje, może się też w którymś odcinku tym zajmę. Nie wiem, czy po prostu te kary u nich są tak niskie, po prostu wiem na pewno, że w jakiś sposób ciężej jest do tych Chin dotrzeć, oni po prostu mają jakby inne prawo, a prawo międzynarodowe to jest jednak prawo międzynarodowe, gdzieś tam, w sensie każdy kraj ma gdzieś tam swoje prawo i dochodzić tego na rynku międzynarodowym nie jest tak łatwo. A że Chiny zajmują praktycznie całą Azję, to przez to oni, że tak powiem, tak jak już mówię, mają wywalone, wydają sobie te klocki, nie przejmują się całkowicie, że wyglądają jak Lego, jeżeli chodzi o kształt mini figurki, o te wszystkie opcje dokładnie wyglądające jak minifigurka, czy dosłowny wygląd taki jak Lego, jeżeli chodzi o nadruk, czy po prostu licencje, do których praw absolutnie nie mają. Oni wydają większość rzeczy i się tym absolutnie nie przejmują. Poza tym jakby was zwrócić uwagę, że w sumie nie wydają rzeczy, które są w Chinach, jakby do których Chiny mają prawo własności, bo pewnie za to można by ich było już dojechać i pewnie tego się boją, a praw amerykańskich jakby, jeszcze raz powtórzę, wywalone.
Dlatego tak się właśnie dzieje w Chinach. No i tutaj właśnie jakby słowem kluczem, jak już usłyszeliście, jest słowo prawo do własności. Zarejestrowany znak, zarejestrowany klocek. Dlatego też co jakiś czas Lego przymyka jakąś firmę, ale zazwyczaj w Chinach, ale zazwyczaj robi to z takimi chamskimi kopiami 1:1. Czyli wychodzi dany zestaw z Lego, Chińczycy biorą ten zestaw, robią go właściwie kropka w kropkę identycznie. Tutaj właściwie zmieniając tylko nie Lego Star Wars, a na przykład Bubu Star Farsh na przykład, i wydają taki zestaw, ale on jest kropka w kropka identyczny. Co ileś lat jest głośniejsza afera, że taka fabryka jest zamykana, ale co się dzieje później, tego nie wiadomo, bo jakby jeżeli są maszyny, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaraz coś to odkupił i dalej produkował te klocki, a zanim Lego nas dojedzie, to minie kilka lat. I oczywiście takie procedery się dzieją. Jednak tak jak mówiłem, tutaj ma kluczowe znaczenie, prawda, ta własność. I z klockami tu bardzo trzeba rozróżnić jedną rzecz. Z klockami jest zupełnie inaczej niż z minifigurkami. Jak to spytacie? No często widzicie, są zestawy, gdzie klocki są bardzo podobne właśnie do tych oryginalnych Lego. Mamy oczywiście plejty, mamy wiadomo slopy i to wszystko robione, jednakże kilkoma się gdzieś tam różni, ale figurki już są zupełnie inne. Nie mówimy tu właśnie o tych markach typu Kobi, Blocki i tak dalej, te bardziej nasze bliższe nam klocki. I dzieje się to głównie dlatego, że Lego zarejestrowało patent na swój klocek w 1961. Musicie wiedzieć bardzo ważną rzecz. Patent, prawo patentowe trwa generalnie 50 lat. Po tym czasie prawo patentowe wygasa i jakby wszyscy mogą sobie z tego dobrowolnie korzystać. Dlatego wiele firm kopiuje te klocki, nic się nie dzieje, bo od ponad dekady Lego już nie ma, prawda, tych praw, tylko i wyłącznie dla siebie. Każdy może te klocki swobodnie kopiować na drukarce 3D. Znaczy, żeby nie było, nie obiecuję wam teraz, nie jestem prawnikiem, ale z tego co wyczytałem przed filmem, więc jakby jak pójdziecie siedzieć, to nie mówcie: ej, dzwońcie do WTF-a, bo on mi kazał, bo nie, ja tylko to przeczytałem w internecie, nie, i wam teraz powtarzam. I każdy sobie taki klocek może po prostu robić. Więc dlaczego minifigurki wyglądają tak dziwnie? Czemu ci nasi europejscy producenci klocków, czy bliżsi po prostu nam producenci amerykańscy też i tak dalej, nie tworzą figurek normalnie wyglądających jak Lego? A no właśnie, tak jak mówiłem, prawo trwa 50 lat. Klocek zarejestrowany w 61, zostało prawo zakończone w 2011. Minifigurka, jaką znamy, natomiast wyszła zdecydowanie później, bo dopiero w latach 80. Tutaj warto chociażby zajrzeć sobie do książki Minifigurki Lego Kronika Ilustrowana. Książka trochę lat już ma, jednakże jeżeli nie chcecie grzebać w internecie, wystarczy otworzyć książkę, by zobaczyć w bardzo szybki sposób, jak to wyglądało historycznie, a przede wszystkim wyglądało to historycznie tak, że sami spójrzcie. Jeszcze w latach 70., czyli 13 lat po stworzeniu klocków, no właśnie z tych klocków były budowane minifigurki. W 75. jeszcze wyglądały tak, no nie chcę mówić, że pokracznie, ale troszkę tak. W 6. coś takiego powstało, a dopiero świeżo przed latami 80. powstała pierwsza minifigurka o ruchomych nogach i ramionach. Także taki klasyczny wygląd, który po prostu dzisiaj znamy, który właśnie utrzymuje się do dziś. Co oczywiście nie znaczy, że cała historia Lego już od tamtego czasu bazuje na tych figurkach, bo pojawiały się jeszcze Fabulandy, pojawiały się chociażby takie rzeczy jak Lego Scala, minifigurki takie, czy po prostu od takie dziwadła jak to, czy Big Figi. Wróćmy jednak do meritum. Czyli jak możemy się domyślić, jeszcze ponad dekada minie, nim prawo do figurki tego wyglądu zostanie, prawda, te prawa już jakby wygasną i każdy będzie mógł takie produkować. Czy to oznacza, że za 10-15 lat i wszystkie inne firmy będą też produkowały podobne figurki? Myślę, że nie, bo większość z tych firm, które już obrała swój własny kierunek, jakby będzie szła dalej w tym kierunku. Takie właśnie chociażby Kobi, które już pracuje latami nad tymi figurkami, myślę, że to już jest ich luk i przy tym luku zostanie. Oczywiście to będzie pewna luka dla nowych firm otwartych w Europie, które będą mogły tworzyć coś bardziej podobnego do Lego, zarówno jeżeli chodzi o zwykłe klocki, jak i o minifigurki. Jednakże na datę dzisiejszą mamy prawo, jakie mamy. Cały czas Lego ma jeszcze tutaj ten patent na minifigurki i ich kopiować nie możemy. Cywilizowane firmy w cywilizowanych krajach nie mogą tego robić. Tak jak mówię, Chińczycy trochę co innego, ale robią to na zupełnym przypale. My natomiast tego robić nie możemy. W związku z tym, jeżeli dziwi was trochę dziwny kształt chociażby niektórych rzeczy, jak chociażby ramiona Blocków, czy w ogóle kształt tych figurek, czy po prostu
hobby, które też na początku mnie raziły, swoją drogą jak Blocki, a coraz częściej się do nich przyzwyczajam. Musicie wiedzieć, że oni po prostu muszą tak robić, inaczej, nie wiecie, w Europie mamy prawo Unii Europejskiej i tak dalej, Lego nas by dojechało znacznie szybciej, nas, mówię, jako polskie klocki, dojechałoby znacznie szybciej, wręcz błyskawicznie by to zrobiło, gdzie w Chinach te rozprawy mogą trwać latami, jak się skończą, to też różnie bywa, zazwyczaj dobrze, ale tymi latami ten Chińczyk się, że tak powiem, nachapie swojego i no harm done, można by rzec, nie wiem jak jest po chińsku no harm done, ale żadna krzywda się tutaj, albo przynajmniej mała krzywda się, powiedziałbym, dzieje, bo w sumie nie wiem jaka krzywda się dzieje, no pewnie gdzie siedzieć i traci majątek, ale to co się nachapał przez lata to jego. W Europie to by było błyskawicznie, wręcz ukrócone, cały proceder bardzo szybko by się zakończył, u nas to jest niemożliwe, w związku z tym nie dziwcie się, że wiele figurek tutaj europejskich tak dziwnie wygląda, po prostu one muszą tak wyglądać, one muszą mieć ileś różnic, ten wygląd musi tutaj być po prostu inny, żeby prawo patentowe się nie kłóciło z tym Lego. Jeszcze trochę ponad dekadę minie, nim to się zmieni, natomiast faktycznie figurki są tym, gdzie to prawo jak się skończy, no to już właściwie nic nie będzie stało na przeszkodzie, by każdy sobie w drukarce 3D robił co chciał. I mam nadzieję, że tym szybkim i krótkim publicystycznym filmem odpowiedziałem wam na bardzo ważne pytanie i już troszkę mniej będziecie się dziwili, czemu właśnie tak się dzieje, jak się dzieje. Dziękuję wam za to, że byliście tutaj ze mną na kolejnym odcinku na moim kanale. Koniecznie zostawcie subskrypcję, by oglądać kolejne filmy, by sprawdzać kolejne podróbki czy alternatywy, czy one są dobre, czy nadają się i czy zastąpią nam Lego, bo o tym właśnie jest ten kanał. Dzięki, że byliście i widzimy się, mam nadzieję, wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!